Daniel Świderski, strzelec dzisiejszej bramki dla Stali Stalowa. Daniel, proszę Cię o krótkie podsumowanie tego spotkania na początek. No, na pewno ciężki mecz. Spodziewaliśmy się takiego meczu już w szatni, że na pewno będziemy musieli zostawić serducho, dużo walki i pokazać też dużo jakości. Myślę, że taką pokazaliśmy. Myślę, że zagraliśmy dobre spotkanie. Stać nas jeszcze na lepszą grę, ale myślę, że nam mecz się podobał, publice też mógł się podobać. Ważne 3 punkty, jedziemy dalej. Daniel, powiedz mi, jak ty się czujesz w napadzie? No bardzo dobrze, całe życie grałem w napadzie, także czuję się tam jak ryba w wodzie, można powiedzieć, także jest na pewno fajnie. Nie wiem, czy ty wiesz, ale byłeś tutaj w Stalowej Woli chyba najbardziej wyczekiwanym napastnikiem, jakiego, na którego czekali kibice Stali Stalowa Wola. No bardzo się cieszę, no, że takie miłe słowa słyszę. Cieszę się, że tutaj trafiłem, cieszę się, że wygraliśmy mecz, cieszę się, że strzeliłem bramkę, także mówię, ale chciałbym podkreślić, że to dopiero początek tego, co sobie założyliśmy w szatni. Mówiąc to, że kibice Stali Cię wyczekiwali, teraz liczą na to, że odwdzięczysz się im po prostu jak największą ilością bramek. Powiem krótko, mam taką nadzieję i zrobię wszystko, żeby tak było. Ta bramka dzisiaj, komuś dedykujesz ją? A kibicom i swojej dziewczynie. Dziękuję. Dziękuję bardzo.